uwaga kapitana Kota przedstawia. Wow! O, uwaga rufa! Nie, tego nie wpuszcza. Jeszcze raz zrobię. Puszczę, puszczę. Ale co powinnaś jeszcze dodać? Nie, ale kiedyś będzie. Ale kiedyś nagra prawdziwe intro. On nagra to prawdziwe intro. Ale kiedyś. Nagram, naprawdę. Altanka. Wysoka skarpa. Zielona przystań Dobrzyń. Coś z kontenerów tutaj jest, ale co to nie wiem. Kosz do gry w koszykówkę. Ktoś przyjechał. No i Alucard w porcie. W porcie głębokość 1,60 m, no ale niestety sporo chęchów różnego rodzaju. I no po prostu. Znaczy nie jest aż tak bardzo zarośnięte, żeby nie można było. Tam głębokość 1,60 m jest spoko, ale no te drewniane obiboki, drewniana obudowa już jest spróchniała. No szkoda, wygląda jakby po prostu ludzie nie mieli pomysłu, tutejsi włodarze, co z tym portem zrobić. Tam jest, nie wiem, czy to slip miał być, chyba tak, taki zanurzający się pod ciężarem slipowanej łodzi. No i takie tutaj chęchy. No trochę jest, grzybienie nawet zarosły. No, no szkoda, szkoda, naprawdę. No zobaczcie, bardzo ładny, od falowania tutaj całkiem fajnie wszystko chroni. Tylko pusty. Podobno sam Dobrzyń taki też jest, że no nic się tu nie zmieniło od dziesiątków lat. Tylko mają teraz Biedronkę czy coś w tym rodzaju. No nie wiem, zobaczę. Poleżę sobie teraz troszeczkę, a później wejdę po tych stopniach na górę i zobaczę, co tam jest. Nawet jak w Radomiu jeszcze nie było obserwatorium astronomicznego, takiego szkolnego, to tutaj już mieli na wiele lat przed tym, zanim się w Radomiu pojawiło, więc to takie fajne. A ciekawe, do czego to służy. Odgrzeję sobie ten wczorajszy gulaszyk z kaszą kuskus. Mniamuś, mniamuś. A później poleżę. Tak, definitywnie. O, tak to wygląda, niestety. Nabrzeże. No szkoda. No ślicznie stąd widać horyzont w stronę Płocka. To jednak Omega. Tak, pozamykane wszystko, odczepiony Garmin. Jakoś bym się czuł nieswojo, gdyby został. A ja idę, wprawdzie jest trochę późno. No ale pójdę zwiedzać, zobaczyć, co jest w Dobrzyniu. Zasięg niestety tutaj jest słabiutki. Nawet jakby wszystko tam było pozamykane, bo jak powiedziałem, jest już prawie szósta, to dobrze będzie dla kondycji wejść na te schody. In the eye of the tiger. Ah.
A tu jeszcze pod górkę. Że kurna co? Wiślany szlak świętego Jakuba do Santiago de Compostela? O kurde. Popłynąłbym bardzo chętnie. Tam do portu. Chyba przejdę do tego delikatesa. Kitku. Wow. Jaka chata. I monitoring. Ale tutaj uszczelniana sznurami. Góra zamkowa 200 metrów. To w tamtą stronę. Ale ja na razie obejdę rynek dookoła. Tutaj mają historię sięgającą XI wieku. 1065 rok. I w pewnym momencie, no teraz Dobrzyń ma według Wikipedii około nieco ponad 2000 mieszkańców, ale były czasy. 14 września 1323 roku Litwini spalili miasto, a wielu mieszkańców zginęło bądź dostało się do niewoli. Piotr z Duisburga podaje nawet 2000 osób, czyli wtedy 2000 osób to było naprawdę duże miasto. Historia tutaj była dość burzliwa. No, nieczynna szkoda. No właśnie, fragment muru kościoła farnego z XIV wieku. Czyli to musiał być kawał kościoła, jeśli był taki mur. I tak, 1409 600-lecie obrony zamku Dobrzyńskiego. Bo tutaj, no to jest ta okolica, która przechodziła z rąk do rąk, jeśli chodzi o czasy wojen z krzyżakami i w ogóle. W 1411 roku przeszedł do Polski, a wcześniej był no różnie bywało, jak tutaj jest. No proszę. Na tej górze stał niegdyś zamek kasztelana Dobrzyńskiego. W XIII wieku siedziba założonego w 1222 roku zakonu rycerskiego braci Chrystusowych, zwanych Dobrzyńcami lub braćmi Dobrzyńskimi. Dobrzyń bardzo wcześnie uzyskał prawa miejskie. W 1230 i nawet gdy został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, to tych praw miejskich nie utracił, co jest bardzo ciekawe, czyli musiał mimo zniszczeń być nadal na tyle dużym ośrodkiem, że prawa miejskie utrzymał. A tu przede mną góra zamkowa, czyli trzeba będzie gdzieś tam zejść w dół, żeby się na nią wdrapać. O, wow. Zejść w dół, żeby się na nią wdrapać. No, wyobrażacie sobie szturm. Tutaj niby daleko nie jest do tego wzgórza zamkowego. Więc stąd można było rzucać choćby kamieniami. No może kamieniami bym nie dorzucił, ale oni może by dorzucili, jak się ćwiczyli. Być może tu gdzieś stały machiny oblężnicze. I w 1329 roku zginął wójt Dobrzyński, trafiony właśnie kamieniem wyrzuconym z machiny oblężniczej. A w 1409
W tym roku właśnie, o którym wspominała ta tablica, która tam jest, bronili się gdzieś tutaj właśnie mieszkańcy Dobrzynia, mieszkańcy Grodu. I w 1409 właśnie krzyżacy zdobyli gród przy użyciu artylerii. No ale wyobraźcie sobie, że gdy nie było artylerii, tędy musiały się przedzierać pod stromą górę rycerze, żołnierze, jak ich zwać, próbujący zdobyć zamek, gród, który być może właśnie tutaj stał. Kurczę, nigdzie nie znalazłem informacji o tym, że to było tutaj, ale jest to właśnie Góra Zamkowa. I jak zwykle wychowani na filmach o zamkach, kojarzymy słowo zamek z czymś wow, wow, wielkim. Nie, to było takie coś wow, pokrzywa, ja w krótkich majtkach jestem. O średnicy powiedzmy, nie wiem, 30-50 metrów. Tutaj nawet tego nie ma. Tutaj nawet tego nie ma. Więc nie jestem pewien, czy tu rzeczywiście akurat... A nie, trochę miejsca tu jest, żeby coś postawić. No i widok rzeczywiście przepiękny. Zamczysko niewielkie, no takie jak na tamte czasy zwykłe mogło stać. Pamiętacie może stanowisko w Wyszogrodzie, tam gdzie była górka, ścięty wierzchołek, no że tam był zamek. To jest podobnych rozmiarów, więc tutaj spokojnie mógł być zamek. Dobra, niech mnie nikt nie zepchnie tam w dół. Wszystko jest, że hej. No nadal widok jest rzeczywiście oszałamiający. No, a tam oczywiście Alukard. Pamiętajmy, że tutaj wcześniej nie było zalewu jeszcze, tylko płynęła Wisła do Dobrzynia. No polecam odszukanie utworu grupy Kombi. Z tej strony to był nie do zdobycia, chyba że łupaliby tam na dole, ażby się obsunęła część murów, ale i tak tędy nikt by raczej nie wszedł. A cisza taka, że słychać tam wędkarze, jak sobie pogadują do siebie. Zoom, zoom. Arukardo.
Dobra, wracam na górę. No, to jest drugi z tych takich bliźniaczych wierzchołków. Można powiedzieć, że pół dupki. A tutaj przedziałek, z angielska crack. Ale zdarza się Wam czasami czuć taki coś w rodzaju wiatru historii. W takich historycznych miejscach czasami ma się takie dziwne wrażenie. Na przykład pamiętam dobrze, że czułem taki wiatr historii koło Przysuchy. Tam gdzieś od Nadleśnictwa koło Radomia idzie się pod górkę i tam jest cała góra, której wierzchołek został ścięty. I to nie taki malutki pyrtek jak tutaj, ale naprawdę spory kawał góry. To zrobili, nie pamiętam, prasłowianie ich nazwijmy, ścięli. I takie łukowate nasypy tam porobili. I ten sam typ spotkałem na Pomorzu, gdzieś tam nad morzem. Nad morzem nie, ale tak, nie wiem, 100 km od morza czy coś. Właśnie też wzgórze takie podobne do tego. Ścięty wierzchołek i to naprawdę spory kawał. Uzyskana w ten sposób płaska powierzchnia została przeznaczona właśnie też. Identyczne były nasypy w środku, w identycznym kształcie, tylko troszkę mniejsze. Tak ze dwa razy mniejsze od tego pod Przysuchą. I no tam też wiało historio. No i tutaj jak się tak wsłuchać, to właśnie czuje się takie... Taki wiatr historii. 1065 rok. Kurczę, w chusteczkę dawno. I przystań do Biegniewo po drugiej stronie. No właśnie, przedziałek. Ciekawe, jak to wyglądało kiedyś i co było zbudowane na jednym półdubku, a co na drugim. I jak te mury wyglądały. No rzeczywiście od strony strategicznej no daleko nie było, żeby strzelać z balisty czy z armat, ale z drugiej strony machina oblężnicza tutaj w życiu by nie podjechała. Dobra, schodzę. Tu podobno, zresztą to widać, no, lepiej nie wchodzić, gdy pada deszcz, bo błoto, ślisko i w ogóle. Szkoda, że nie zrobili tu żadnych schodów. Mogliby tutaj postawić właśnie schody i choćby symulację murku, czy też drewnianych jakichś ogrodzeń, jak tu zrobili właśnie, o, to. Chyba, że to miejsce jest po prostu uświęcone przez konserwatora zabytków i nie można tu wbić nawet palika. Oprócz oczywiście krzyża, który może być samowolką budowlaną, ale nie może już zostać rozebrany, jak już raz zostanie postawiony. Tutaj to jest chyba część tego projektu umacnianie skarpy. Tam w porcie są tablice, że właśnie skarpa została umocniona. Bywajcie, obrońcy wzgórza zamkowego. Cześć Wam, a ja wracam do miasta. Po czym poznać, że to miasto, a nie wieś?
bo mijana dzieciarnia nie mówi ci dzień dobry. A ja odwiedziłem delikatesy i oczywiście nie powstrzymałem się przed kupnem noż w ciurności. Coś bym zjadł, ale nie wiem co. Na szczęście nie kupiłem żadnych słodyczy. W tych temperaturach człowiek zaczyna mieć ochotę na gorącą herbatę. Jesień. Jesień idzie, nie ma rady na to. Dobrze, że nie kupiłem coli w sklepie, bo bym teraz pił zimną kolę. A tak to sobie zrobiłem rozpuszczalną herbatkę i ciepłą. No, coli bym nie podgrzał. Druga sprawa, będę musiał jutro skorygować parę informacji o Dobrzyniu, ponieważ zostałem rozpoznany znowu i słuchajcie, usłyszałem naprawdę, no fajnie jest spotykać się z widzami i fajnie jest dowiadywać się od nich różnych rzeczy, więc jutro jeszcze raz przejdę w te dwa miejsca, żeby powiedzieć o nich to, czego się dowiedziałem, bo to naprawdę fajne rzeczy. Ciekawe, czy będzie widać ten promyk słońca padający przez dziurkę. Dobra. Rany, ale dzionek. Śpi się tu fajnie, tylko no niestety ruch tutaj jest. Wędkarze przyjeżdżają, odjeżdżają, to raz. A druga niedogodność to tutaj są szczury wodne. Czy wodne, czy jakieś inne, nie? I one grasują po tych kamieniach, gdzieś tutaj mają, nie wiem, swoje mieszkania. I w nocy słychać tupot małych stópek pazurzastych po pokładzie. O, tędy gdzieś tutaj, prawda, tup, 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 skrop, skrop, skrop. Z jednej strony to jest sympatyczne, a z drugiej to człowiek słyszał mnóstwo o szczurach, które przegryzają jakieś tam liny i tym podobne rzeczy. No, wspominałem w jednym z poprzednich filmików, że weszły przez studzienkę, prawda, do tego przedziału achterpiku i poprzegryzały tam kable, znaczy nie mi, ale znajomym, nie? Którzy mieli obok łódki, więc... O. O. Dobra, trzeba umyć zęby i się przejść jeszcze raz tam. No nie przestaje mnie fascynować ten horyzont. Ciśnienie wywalone w kosmos. 1022 hektopaskale. Wróży piękną pogodę. No, gwiazdy były fakt przepiękne. W nocy usłyszałem trzask. I zastanawiałem się, skąd on pochodzi. I wydaje mi się, że ktoś wyłamał, prawda, tutaj fragment barierki. Ciekawe, czy przypadkiem, czy
chuligański wybryk, bo to by rzutowało troszkę na bezpieczeństwo stania w tym porcie. W każdym razie do stania jednak zalecam, żeby stanąć dziobem do nabrzeża na kotwicy, tak jakby tu ibomy były, a szkoda, że nie ma, bo to byłby fajnie by się tutaj stało, bo zapewne i jest mniejsze niebezpieczeństwo, że szczury się dostaną na pokład jachtu. A mnie teraz droga prowadzi w górę po schodach, tak ze dwa razy, na poranną rozgrzewkę i na uzupełnienie wiadomości, które dostałem wczoraj. No i też usłyszałem garść ploteczek, no bo tak trochę się poplotkowało na temat kto z kim i za ile, tam dobiegniewo i tym podobne. To wygląda jak jakaś twierdza. A tutaj ukryty tojtoj, świeżutki, czyściutki, pachnący po prostu czystością, środkami dezynfekcyjnymi. Pewnie dlatego, że ukryty. Szkoda, że go wcześniej nie widziałem. Naprawdę. Jakaś scena, boisko do siatkówki jeszcze. No proszę. Ciekawe, gdzie to prowadzi. Czy tu jest jakieś wejście na górę? Czy to miała być jakaś scena, czy tylko murek po prostu, żeby po nim chodzić? A tu ktoś jechał. Pod górkę jakimś terenowym czymś albo co. Zapewne terenowym, sądząc po tym, jak głębokie kolejny zrobił. No ale toj. Moja opinia o tym porciku podskoczyła o 2 punkty. Aha. Jakie pesymistyczne, zostało już tylko umierać. No, szkoda, że ten porcik nie jest znany, nie jest tak często odwiedzany jakoś. Nawet kiedyś był bar, ale upadł. Szkoda. Wow. No mógłbym tu mieszkać. Bo to fajne jest. No z tym wszystkim wygląda trochę jak zamczysko. Dobra, bo odwlekam chwilę, w której będę musiał się wdrapać po schodach w górę. To teraz będę ćwiczył mięśnie lewej ręki, trzymając kamerę. Ślimak. Precz z grawitacją. Pora umierać. No to jeszcze raz. Mój trening cardio. 10 minut wysiłku, 2 tygodnie odpoczynku. Okej.
Nie dam się. Kod 3, grawitacja 0. Ale że tak zacytuję przygody Tomka Sawyera, Marka Twaina, spuśćmy zasłonę miłosierdzia na koniec tej sceny. Yeah! Grawitacja 0. Co powiesz, suko? Bo usłyszy. Słuchajcie, tędy jeżdżą bracia rycerze. To jest całkiem uczęszczana droga. A teraz wracamy do pierwszego z uzupełnień, które chciałem zrobić. Wczoraj tak trochę z niedowierzaniem traktowałem to, prawda, Camino de Vistula, właściwie Camino de Vistula, bo oni w hiszpańskim V czytamy jak B, Wiślany Szlak Świętego Jakuba de Santiago de Compostela. I oni rzeczywiście zaczęli w Krakowie z taką figurką, no tu zaczęli, spłynęli tędy, prawda, do Gdańska, a później wsadzili ją na Pogorię, która popłynęła tędy do Hiszpanii i w Hiszpanii została przeniesiona przez jakiegoś pielgrzyma właśnie do Santiago de Compostela, szlakiem świętego Jakuba. Także wow, kawał drogi. Może z wyjątkiem ostatniego szlaku pieszego, bo religijny nie jestem, ale trzeba to zrobić. Taki szlak. Szkoda, że w tym roku nic nie wyszło takiego. Ale nic to. Jeszcze parę lat życia mi zostało i myślę, że coś takiego zrobię. Znowu jesteśmy przed wzgórzem zamkowym. A to jest podobno ta figurka. Ja myślałem, że to jest po prostu taka sobie figurka. A to jest właśnie ta figurka, która podobno odbyła ten cały szlak świętego Jakuba. Wow! Wielki szacun, figurko, i zazdro tak mocno. A teraz znowu na wzgórze zamkowe. Słuchajcie, nikt się tu na tych tablicach nawet nie zająknął, ale to małe wzgórze zamkowe kiedyś było znacznie większe. Tak, Alucard. A. Dzieciarnia kilkadziesiąt lat temu jeszcze, a co dopiero mówić kilkaset lat temu, to grała tu w piłkę. Wprawdzie pewnie mieli daleko, gdy wypadła na aut, ale tak słyszałem, że tu grali, mieli boisko. Więc tutaj było jeszcze kilkadziesiąt metrów w kierunku Wisły, która to w pewnym momencie po prostu upomniała się o ląd i go zabrała. Szkoda, że nie ma tutaj nic o tym na żadnej z tablic, no. Że ta góra zamkowa kiedyś była dużo większa. Dobra, pora wracać i ponownie zmierzyć się z grawitacją. Nie zwróciłem wczoraj uwagi, ale tam widać bloki Włocławka. No, widok jest naprawdę imponujący.
a pewne moje odczucia w sprawie dobiegniewa się potwierdziły po wysłuchaniu paru ploteczek. Ha, ha, ha. No, Płock. No kurczę, tu musiało być naprawdę fajnie. To był chyba potężny gród. Nie tak jak myślałem. Więc jak będziecie patrzeć na Górę Zamkową, to pamiętajcie, że ona być może sięgała tak aż do tego cypla tutaj po lewej stronie, zanim obsunęła się do Wisły. A teraz walki z grawitacją ciąg dalszy przed wypłynięciem na... O, jaki piękny Zalew Włocławski. Ostateczny wynik. Kot 6, grawitacja 0. Chociaż już się bałem, że wynik się trochę zmieni. No cóż, w nocy było tak zimno, że pająki na pokładzie to były już tak zesztywniałe, że po prostu ledwo łaziły. Na szczęście w środku było wystarczająco ciepło, żebym mógł bez trudu spać pod kocykiem i cieniutkim śpiworem, bez potrzeby wyciągania tego grubego śpiwora. No ale jednak webasto będzie niezbędne. Naprawdę warto będzie zainwestować w to, żeby było. Chwilkę odpocznę, no i trzeba ruszać na szlak. Widzę kitku. Ciekawe. Może to on łaził w nocy po łajbie, polując na szczury, które tutaj na pewno są. Chyba, że to była fretka jakaś amerykańska. Bo wiem, że w Dobiegniewie widziałem całe stadko. A tu płynęło po prostu zwierzątko w sobie w tym. Ale coś mi się kołacze, że kiedyś, jak tu byłem wiele lat temu, jeszcze kowbojem bebopem zacumowany, to też były. Widziałem chyba szczura łażącego po tych kamieniach. Kosz na śmieci też sprytnie ukryty za kontenerami. Ciekawe. No dobra. Żegnam się z Dobrzyniem, z Górą Zamkową. I zobaczę, gdzie popłynę. Ale pora chyba wracać powolutku do Nowego Duninowa. Na stałe miejsce pobytu. Wow, ale pogoda. Do mojej bezpiecznej przystani.